Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z Darkness Under My Bed. I tak, to co widzicie to jest po prostu makro w mojej myszce. Tylko i wyłącznie. I kochani, wracamy sobie. Jestem w tej chwili w pokoju 0666, czyli w tym pokoju, gdzie był kot. I widzę, że dopóki nie posprzątamy tych petów, to nie ma nawet opcji przejścia dalej. Nadal jest to samo. I jak widzicie, dopiero jak posprzątamy te pety, dopiero mamy szansę przejść dalej. Przypadkowo w sumie to zrobiłem, bo chciałem pójść bardziej na lewą stronę, tam gdzie był ten demon, ale no polazłem w prawo, bo nie pamiętałem dokładnie gdzie to było. I wyszło jak wyszło. Ale dobra, to sobie zrobimy przy okazji. Zobaczymy też, czy czegoś nie pominąłem. Jeżeli niczego nie pominąłem, zrobimy sobie jeszcze jeden ten ending właśnie z lewej strony z tym demonem i pójdziemy na kasety. Pójdziemy na kasety i myślę, że no nie zostanie tu już dużo odcinków. Nie zostanie tu już dużo odcinków, bo no, nie oszukujmy się, już nie ma dalej co robić. Nie ma dalej co robić. Znaczy, może jest co robić, ale nie są już to takie zbyt istotne rzeczy, które coś zmieniłyby w tej fabule. Pewnie jakieś smaczki jeszcze byśmy znaleźli, ale nie są to jakieś takie uber smaczki. O, jeżeli nie posprzątamy... Kurde, to wszystko idzie od zera. To wszystko idzie od zera. Niedobrze, trzeba naprawdę uważać na to. Trzeba na to uważać, bo jak się ominie, to jest potem dupa. To jest potem dupa. No i właśnie ciekawe, czy tutaj ten wybór bałaganu również ma jakieś znaczenie, ale chyba nie. Chyba nie. Nie wiem, czemu my sprzątamy w ogóle ten bałagan. Co nam to daje? Czy to jest jakoś nawiązanie do psychiki tego gościa? Coś takiego? Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Ale jest to dosyć przykre. I my to minęliśmy tutaj, to prawda? Tak, nie. I dziwne. Bo tutaj w sumie tych petów się nie da nawet posprzątać, to czemu nam gra cofnęła? No mówię, tutaj nie mamy tak naprawdę nic do wyboru, chyba że przejście dalej i niezauważenie tego trupa, ale to wydaje mi się, żeby zrestowało nam po prostu poziom. To nie moja wina. Lecimy jeszcze raz, to było 0666. No właśnie, i tutaj polazłem w prawo, a my idziemy prosto. I tu są te łzy demona. Tu jest ta lalka, która ma gorący klucz i ja tutaj, zamiast pójść po klucz i otworzyć te drzwi, ja w dziwną stronę polazłem i bodajże potem znów tego demona polazłem niepotrzebnie. Dobra, użyjmy tego kieliszka. Weź ten kluczyk. No właśnie, ja polazłem do demona. A możemy użyć klucza tutaj. I tu nas już chyba nie było. Kolejny pentagram. Creepy like fuck. Smutna minka. Więcej smutnych minek. Teraz już są fałszywie szczęśliwe. A w lewą stronę jest to samo? To samo. Urządzenie zhakowane. No dobra, tylko co mamy tu zrobić? O, tutaj dobra jest pędzel, okej. Smile, uśmiechnij się. To jest znów ta lalka. Podrapana ściana.
Luźna śruba. Możemy to wziąć. No to weźmy. Coś odpadło? Nie. Wydrap dziurę w ścianie. Kolejny pentagram. Zły symbol. I tak, mamy tutaj kolejne jeszcze przejście. Mamy kolejne przejście. Zadźgane zwłoki. Bierzemy to. To jest nóż, tak, tak. To jest wyjście. No to nie, my chcemy iść dalej tu. Ale mamy nóż. Aktywuj symbol. Aktywowaliśmy to. A czy teraz do niej możemy jeszcze wejść? Możemy. Tu już jest tylko i wyłącznie smile. Kolejna lalka. Rozczłonkowane zwłoki. Możemy je rozczłonkować. Tylko pytanie, czy to dlatego, że mamy nóż? Dziura na odpady, kolejna dziura i kolejna dziura. Pytanie, czy to dlatego, że mamy nóż? Raczej tak. Raczej tak. Dobra. Rozczłonkowane zwłoki. I mamy kość. Mamy kostkę. Wyrzuć kość. Kość jest narysowana tutaj. Wrzucamy kostkę. Rozczłonkuj dalej. Cięte ręce. Gdzie teraz rączki? To jest pytanie. Tu jest kość, tutaj nie ma nic. Dobra, tu. Rozczłonkuj. Cięte nogi. Nogi możemy dać niżej. To kadłubek. Dusza. Kurczę, nie wiem. A nie da się duszy zostawić? Możemy dalej członkować te zwłoki. I tors. Odblokowało nam się przejście. Zakrzewiony ręcznik. To jest? Kolejny zły symbol. Wow. Wow, wow, wow. Dobra, aktywowaliśmy kolejny symbol. Ale powiem wam, że to się staje coraz bardziej pojebane. Zamknięte drzwi. Ale przecież oba symbole już aktywowaliśmy. Drapiący demon. Tu już jest. Wściekły demon. Tu jest symbol jeszcze jeden. Szalony demon. Dobry, to był chyba ostatni symbol. Otwórz drzwi. Kurwa, creepy. Ale to jest creepy. Ale to jest creepy. Nadal nie rozumiem fabuły. A9.
H9HH, albo to jest kratka 9, kratka, kratka. Misja zakończona. Wow. Wow, wow, wow. Osoby, które znają tą grę, mogą mi powiedzieć, czy tutaj dalej jest coś ukryte. Bo faktem dostaliśmy informację kratka 9, kratka, kratka. Rozumiem, że to jest kod do tego. Czyli kratka 9, kratka, kratka, tak? To jest jedna cyfra z czterocyfrowego kodu. I można by było zobaczyć, co jeszcze tam jest. Co jeszcze tam jest, bo no myślę, że to nie jest. To nie jest raczej koniec. Myślę, że to jest po prostu wręcz inne zakończenie. Może to jest właśnie true ending w tej grze. Ale moi drodzy, tak jak wam obiecałem, idziemy do menu głównego oraz zobaczmy sobie zaginione nagrania. Początek podobny. A, i to są te kasety, okej. Rozumiem. Tutaj jest kolejna lalka pokrwawiona. Znów masa ciał. I koniec. Ja właśnie pogubiłem chyba zeczka. Były kasety, to była ta lalka? Nie, to są kolejne kasety. Telefon komórkowy. Rozumiem. Znaczy w sumie nie. Ale to było tutaj w szafie? My jesteśmy teraz w tym domu z endingu. To jest ten mąż i ta żona. Oczywiście, że tak. Po lewej była sypialnia. Przegrzanie. Tu widać, że jest jakaś lalka. Kolejna. Nie wiem, czy powinienem mówić na nie lalka. Zamrożony ekran. Okej, czyli tu musimy się ocieplić, tam musimy się ochłodzić. I tu będzie sypialnia w teorii. Tylko właśnie, kurczę, nie mamy jak tego ogarnąć. Czy ja tu czegoś nie przeoczyłem? No bo tam definitywnie mamy już zmianę scenerii, więc chciałbym raczej ogarnąć to do końca, ale widzę, że nawet nie możemy zmienić sobie kontrastu kamery, termowizja, nic z tych rzeczy. O. Tu też już nic nie ma. Dobra, no to zmieniamy scenerię. Ale czekajcie, my tu możemy wracać. Mam teraz telefon komórkowy. Czy tu coś było? A, tu nawet nie możemy wejść po raz kolejny. Tylko tam możemy. Słaby sygnał. Zadzwoń. Chciałbym. Okej. Tutaj ona znów uciekła. Głodna lalka, znaczy budująca lalka. No dobra, tylko tutaj, żebyśmy się zaraz nie zgubili. My się truchło. Może to jest właśnie, że tak powiem, już wskazówka do trybu labiryntu. Na razie myszki nie biorę, chociaż weźmy tą mysz. Jeżeli tam jest budująca lalka, to może damy jej tą myszkę do jedzenia.
Tutaj są te śmieci, które zazwyczaj były. Nie możemy jej dać, okej. Powinien być pistolet na klej. No właśnie, jest. I jest. Na pewno nie chcesz myszki? Na pewno? 100%? To już nie ma przejścia. Jedynie co zostało, to wrócić w sumie do kasety. Gotowanie zakończone. Mamy pieczone mięso. Tak myślałem. Tak myślałem, że to właśnie o to chodzi tutaj. Czyli trzeba podróżować. What? Inne przejście? Kolejne truchła. Kolejne czarne worki. Oj. Rozumiem, że teraz trzeba to dać tobie. Okej. Okay. Makaron, chyba cukier albo mąka oraz młotek do ubijania mięsa. Jesteśmy w kuchni po prostu. Po prostu w kuchni. To się robi coraz bardziej posrane. Tu się otworzyło. Tutaj się nic nie zadziało. No dobra, lecimy do przodu. A tu jest ten diabełek. To jest, widzę, że odzwierciedlenie złego charakteru w tej grze. I to jest chyba nasze ulubione miejsce. Ostatnie, czy ostatnie, te, które właśnie nie ogarnęliśmy, czyli to z tym papierem i resztą. Nadal nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Może nam gra teraz wyjaśni, co możemy z tym zrobić. Tylko tym razem tutaj jest otwarte. Kartki papieru. No właśnie, i tutaj, tu coś leżało, pamiętam. Tu coś leżało. Tu było przejście jeszcze w lewo. Tam były okulary, tu było też w prawo jedno przejście, a nawet jest, tu były okulary. I tutaj się nic nie dało zrobić. Biorę kredki, czy to jest długopis akurat chyba? Tak, długopis. Ale tu nie ma innego przejścia. Wskazujące pudło. Niewidoma lalka, właśnie, ta lalka też tutaj była. Ta lalka też tutaj wtedy była. Tylko co ja z tym długopisem mogę zrobić? Tego naprawdę nie wiem. Papier? O kurde blaszka. W sumie logiczne. W sumie logiczne. Tylko co to jest? To są jakieś bloki? Jakieś mieszkania? Przemieściło nas. Okej. Tam już mamy inne przejście. Idzie drzwi, pudełka. Tu też mamy przejście. Oj, aż mi się gra zminimalizowała. Rozumiem. W lewo jest przejście po prostu. Wyjście, że tak powiem. W prawo też jest wyjście. Czy my coś tutaj znaleźliśmy? Nie. Nic tutaj nie znaleźliśmy. Nic a nic. To po co to? W pudle nie ma nic. Tu jest wyjście. Tu też nie ma nic. Ale możemy wziąć kolejny długopis, o dziwo. To może wrócimy się teraz tu. Ale tu nadal nie mamy nic do zrobienia. To jest tylko wyjście. Tu jest tylko wyjście. Ale tutaj zwinięta kartka papieru się pokazała. Tutaj jej chyba nie było.
Tutaj nie było. Dobra, zwinięty papier. Mamy to. Wracamy się znów do papieru. Zdałem tu nam się... O! Szybko przeleciałem. Fuck. Niedobrze. Kolejne budynki. Kolejne budynki. Tutaj to było przejście po lewej. Było to prosto. Dobra, i tu są te budynki. Czyli tu się zmieniło. Blokowisko. Analizowanie odcisków. Okej. Konziu czwarty? Nie. Oliver zwiedza akademik. Tak idą wybory. Nie, może nie wybory. Nie wiem. Nożyczki. Zebrane. Mamy nożyczki. I co nam to dało? Co nam to dało? Oprócz przejścia to nic. Ale teraz wydaje mi się, że będziemy mogli sobie zrobić dziurę. Nie tutaj, nie tutaj. Na wprost. Jest takie przejście. O tu. No właśnie. I dobrze mi się wydawało, że ciekawy napije. Aż ciekawki napije. Dobra, tu jest nasza lalka Joker. No i znów nie ma przejścia. Ale chyba wiem, co trzeba zrobić. Trzeba wziąć długopis i ją pomalować. Tak jak wtedy. Pamiętacie? Ja. Trzeba zrobić z niej Jokera znów. Baw się. Lalka jest creepy. W ogóle nienawidzę lalek. Naprawdę nie trawię lalek. Zawsze mnie przerażały. Każde. Wszystkie lalki. To jedyne obiekty chyba na świecie, które mnie przerażają. Nienawidzę lalek. To nie jest normalne. To nie jest normalne, moi mili. Nie mogę nic kliknąć. Nic, a nic nie reaguje. Nie wiem, to chyba jest... O, myszka mi uciekła. Fuck. Shit. Co to było? Na przynajmniej się przejście ukazało. Mydełko. W ogóle to jest przejście po wszystkich lokacjach. I ona nie jest smutna. Czy jest smutna, ale nie jest zrozpaczona. Brudny magazyn. To jest dziwne. Chcę jeszcze raz. Rozumiem, że to jest jakiś pseudo magazyn erotiko. Tego przecież nie było. I słuchawki? Nie, sznurek. To jest po prostu sznurek. Igła i nitka nie jest przydatna w tej chwili. Czy
że jakbym mógł wziąć brudny magazyn, to na pewno bym go mógł wyczyścić. Ale nie mogę wziąć brudnego magazynu. Tylko go zbadać. Ja nie chcę go badać. I znów sobie wyłączyłem grę, w sensie zminimalizowałem. Myślę. No mydła nie użyjemy w tym wypadku. Mydełko jest dla nas nieosiągalne. No zresztą ten magazyn brudny, naprawdę. No będziemy Playboya oglądać. A jest inne, ej. Jest inne. Brudna suka. Mata. Tu mamy tak naprawdę nawiązanie do tamtej sceny, co tam nazywałem to Sodomą i Gomorą. Wow. Tu się przynajmniej otworzyło znów kolejne przejście. Wydaje mi się, że to nawiązanie jest nawiązanie do matki. Bo zobaczcie, jeszcze raz. To będzie blondynka, nie widać. Ale tak samo wtedy matka była tak przedstawiona. Wydaje mi się, że ojciec, zanim sam się powiesił, zabił i matkę. Takie mam wrażenie. Kolejna kaseta. Która być może rozwiąże zaraz tamte wątpliwości. Tak. To definitywnie matka. Analizowanie odcisków. Pamiętajcie, że tamta matka była blondynką. Tam błąd wyjebało. Nie mogę tylko włączyć. Co się dzieje? Jakie to jest dziwne. Nie mogę otworzyć tego. Jakiś bug, czy co? Tylko i wyłącznie mydło, no. To jest ta lalka. Jeszcze raz, może magazyn się zmienił. Po raz kolejny. Co tutaj się odwala? Rozumiem, że mydło. Naprawdę wydaje mi się, że tu właśnie jest scena, która pokazuje, że ojciec zabił żonę, która go zdradzała. Po czym sam się powiesił. Błąd. Ale pytanie, coś z dzieckiem.
Nadal nie rozumiem tej fabuły. Nadal jest to dla mnie tajemnica. Nic nie mogę kliknąć. Nadal nic. Za kogo ty się kurwa masz? Twoje żałosne próby zdemaskowania mnie. Biedna, bezsilna istota. Nigdy mnie nie zniewolisz. To ja władam tym miejscem. Ty podporządkujesz się mi. Inaczej skończysz jak ona. Jak oni wszyscy. Holy fuck. Holy fuck. To nie ja klikałem, żeby nie było. To nie ja klikałem wyloguj. Wow. 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 No właśnie. Jest naprawdę mocne. Kim jest ta osoba, która mówi, że za kogo my się mamy, że próbujemy ją zdemaskować i że to my podporządkujemy się jej? Wow, aż mnie przeszły ciary, naprawdę, przeszły mnie ciary. I to oporowo. Kurwa, tak się powinno robić horrory, które nie mają jumpscare'ów, ale są tak pojebane pod tym względem. Naprawdę człowiek samą tą stylistyką, normalnie aż ma ciary na skórze, mam gęsią skórkę w tej chwili, rozumiecie to? Nadal są dane niekompletne. Ja nie rozumiem teraz, czy te dane niekompletne będą non-stop, czy może nie.
Czy może właśnie chodzi o to, że trzeba coś tutaj zrobić? Tak samo, dlaczego tutaj jest ten ślepy zaułek taki z miejsca zawsze? Czym on jest? Czym on jest? Tutaj będziemy mieć zaraz przejście, to nie. No i właśnie, tutaj również trzeba byłoby to ogarnąć. Jestem ciekaw, czy w ogóle da się to ogarnąć. Może tutaj po prostu tak jest właśnie zrobione, że się nie da. Że się nie da. Oj. Ona, The Missing Girl. Tam achievementa. Nas tu nie było? Wow. Nic z nim nie możemy zrobić. No właśnie, tu jest jeszcze definitywnie masa takich smaczków. Masa takich smaczków. Tylko potrzebuję od was. Znając te statystyki, wszystkie, które tutaj mamy, typu właśnie jakieś te orby, nie orby, no właśnie, i też pytanie, po co nam są te wszystkie przedmioty? Bo my mamy teoretycznie artefakty, mamy tylko jeden artefakt, klucz ojczyma item. Czy coś z tym da się zrobić? Myślę, że tak, tylko byłoby mi teraz ciężko to poogarniać. Byłoby mi teraz to bardzo ciężko poogarniać, ale jeżeli byście chcieli mi pomóc w tym, żeby to jakoś poogarniać, jak najbardziej jestem w stanie zrobić jeszcze odcinek 2 z Darkness Under My Bed, ale tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. To by było na tyle. W ogóle zobaczyłem jeszcze, nie wiem, czy zauważyliście i wy to, że faktycznie to były cztery tryby. Pierwsza misja, zaginione nagrania, tryb eksploracji i misja ratunkowa. Misja ratunkowa, nie mam pojęcia, co ona oznacza tutaj. Wiem tylko, że mieliśmy te wszystkie wspomnienia do odzyskania. I to wygląda tak, jakbyśmy właśnie... Tak, jakbyśmy mieli tutaj... robić to chyba... wszystko po kolei. Gra nas po prostu prowadzi za rączkę, wiecie, żebyśmy tego nie poodwalali. Brak energii, no właśnie. Tak, wydaje mi się, że gra po prostu tutaj prowadzi nas za rączkę i sama nas teleportuje po wszystkich tych wspomnieniach. Jakbyśmy tego nie poogarniali, to po prostu gra nam tym wszystkim pomaga. Ale na przykład, no widzicie, pułapka na myszy i tak dalej, tego się nie da użyć. Tego się nie da użyć. Brak energii. Nie wiem, co z tym można zrobić. Tutaj na pewno da się ten izolowany przewód ściągnąć i podpiąć go do przedłużacza, ale nic innego zrobić się tutaj nie da. Nic innego zrobić się tutaj nie da. Dobra, powodujmy się jeszcze na chwilę. Sprawdźmy, czy czymś się to różni. Czy będzie tak samo przeładowanie. Właśnie. Będzie przeładowanie. Musimy iść tu, wziąć sobie oczywiście śruby, kleić potem tą obudowę. Widzę, że jest po prostu to samo. Jest po prostu to samo. Dobra, obudowa, taśma izolacyjna. No właśnie, no, tylko jestem ciekaw, czy da się tutaj to poogarniać, tak, żeby to wyszło tak, jak wyjść powinno. No i ta miejscówka po prawej stronie. To też mnie jeszcze interesuje. Pamiętajcie, z tymi kartkami. My tego nie zrobiliśmy w teorii. My tego w teorii nie zrobiliśmy. Jestem ciekaw, czy da się to normalnie zrobić. Już nie powiem, bo mi chyba Darkness Under My Bed w tej chwili już wystarczy, jeżeli chodzi o fabułę. Ja tutaj nie mogę tego zrobić, what? Teraz się da to otworzyć. By tak wyżarło. No właśnie, to jest szczęście. To jest emocja szczęścia. Nie pamiętam jej szczęśliwej. No ale wiem, że zawsze była pełna energii.
No właśnie, zauważcie, że mamy od razu tutaj kolejne wspomnienia i po prostu, no mówię, gra nas prowadzi za rączkę. Gra nas prowadzi za rączkę. Wybory szkolne, tego nawet nie możemy zużyć. I teraz nam wyskoczy uśmiech. Błąd wykrywania twarzy. No właśnie, nie musimy się w nic innego bawić, tylko i wyłącznie lecimy sobie zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z harmonogramem. Ale wiecie co, cieszę się, że udało nam się zrobić to po Bożemu. Po Bożemu, gdzie wykonaliśmy wszystkie wspomnienia i tym podobne z nami bez niczyjej pomocy. Bez niczyjej pomocy. Udało się fajnie, miło. No i tyle. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w innych seriach, ewentualnie z tej serii, jeżeli macie jakiś pomysł jeszcze do wypróbowania. A tymczasem trzymajcie się. Hej, hej!